Witam, ty Wichu 1993, a to jest kolejny odcinek Minecrafta sezonu 4. Skończyłem zrobić tą właśnie wieżę produkcyjną oleju, która właśnie aktualnie już działa. Jest to podłączone w taki sposób, z drugiej strony jest tak samo i jest to bardzo fajne, no bo fajnie to wygląda nawet. Tutaj zwiększyłem tank z sludge'em i w tym odcinku zrobię boilery właśnie sludge'owe, które będą działały i wykorzystywały ten właśnie sludge i wytłumaczę, do czego on jest. Też bawiłem się trochę mistcraftem i znalazłem kolejny portal gun, tym razem taki z ziemniakiem GLaDOS. I tutaj, jak widzicie, mam już sporo stron przygotowanych, ale na razie jeszcze wam nie będę tutaj nic o mistcrafcie mówił, bo to zabierze dużo czasu, a tego czasu nie mam, bo jutro mam pociąg na 6:00, jadę do brata, więc ale tylko nie wiedziałem, jest sobota, niedziela, a w poniedziałek wracam. No i możecie się spodziewać kolejnego wideobloga od Fiszki. Dobra, więc tak, ja się zajmę tworzeniem tego boilera. To są właśnie, to jest coś takiego. Ten boiler jest zły, nie wolno przy nim stać, gdy on działa, bo może to was zabić. Jest on szkodliwy, bardzo szkodliwy. Potrzebuję tylko tego i tego? Tak miło. To ja teraz zrobię, przygotuję tak z 3 boilery, chociaż jeden wystarczy w zupełności. Nie, jeden boiler wystarczy. Jeżeli będzie za mało, to wtedy przygotuję się więcej. Tak. Więc do tego boilera ja potrzebuję 3 piece, te zwykłe. Potrzebuję też plastiku, tego. I potrzebuję też takiego czegoś, co nie pamiętam, jak się nazywa, ale jest tutaj. No i to właśnie stworzymy teraz. Mamy sludge boiler. Liquida, które są bardzo nam potrzebne do tego. Przyda się też import bus 1. Skraftuj się. Ok. Przyda mi się też skrzynka, chociaż nie, skrzynka nie. Na razie bez skrzynki. Podłączyć trzeba to, jeszcze valve'a potrzebujemy, bo tu jest tylko jeden valve. A ja tam nie mam już valve'a. Będę musiał skraftować valve'a z Skycrafta. Valve. O co ten właśnie? Dobra, to ja to skraftuję szybko i zobaczymy się zaraz. Ok, stworzyłem tutaj już to, co potrzebuję. Więc ten sludge, w związku z tym, że jest szkodliwy, nie wolno obok niego chodzić, bo jest źle wtedy. Postawię go chyba po tej stronie. Tak więc tu będzie sludge generator. Będzie on zabezpieczony. Tak mniej więcej, bo dokładnie go nie zabezpieczę. Teraz tak, dziura jest potrzebna tutaj. I musimy to zrobić w valve. Teraz ja nie chcę ryzykować, że stracę ten sludge cały, co tam jest. Więc ja naduszę z drugiej strony, czy z tej, bo nie chciałbym ryzykować, ale chyba nic się nie straci, jeżeli tu się nadusi. No i podłączymy to liquidactami. Mamy lever. Hop. Hop. Jeszcze nie będę pociągał. Teraz tak. Obok sludge'a albo możecie postawić rurę i do skrzynki, albo obok, od razu obok skrzynkę. W moim wypadku ja chcę podłączyć to tutaj, żeby nie ciągnąć tego kabla, więc będę potrzebował rurę. Użyję do tego rury złotej. Najlepiej, żeby to szybko przechodziło. Zresztą czemu nie? Gold, o ile mam. Fuck. No nie, gapiłem się na Slendera. Fuch, Slendera. Endermana. Pięknie. Hmm?
Boże, te dźwięki. Ja tu mam chyba to. Jak się nazywało? Ar. Ar. A. A. Tu jest. A team. Chodź tu. No chodź tu. Dobra, jak będzie chciał mnie zabić, to mnie zabije. Ale ja mu się nie dam. A, właśnie, klejnoty mam na pasku. Gdybym go uderzył, to bym duszę porwał. Chociaż Enderman przyda mi się. Nie, nie przyda mi się. Też przydałby się. Chociaż nie. Ale później się przyda. Dobra. Gold. Mamy Golden Transport Pipe. Jeszcze transport zwykłe. Mam tylko 400 nowe. Ojej. Miejmy nadzieję, że wystarczy. Proszę, wystarczy. Fuck. Schowałem Atim. No co za? No chodź tu. No chodź tu. Dawaj. Fuck. Tak, gin. No w końcu, Jezu, ale HP mam. Dobra. Perłę mam, jak miło. Z której strony bym podłączył to? Wykorzystajmy to. Dajmy to inaczej. Wiecie co zrobię? Bo tam nie dołożę tego. Ja to podłączę z tą taśmą w taki sposób, że tutaj dam złotą rurę, normalnie, tak jak zawsze. Tu podłączę. I tutaj dam obsydianową. Muszę ją zrobić tylko. I wtedy to wszystko będzie spadało na tą taśmę i będzie leciało do... do skrzyni. Obsydian. I import bus nie jest potrzebny wtedy. Glass. O, mam tu minimum stone, to dobrze. O, i tak będzie bardzo dobrze. Zaoszczędzę import basa, który jest drogi. O, idealnie. Teraz zabiję tego zombiaka. Enchantowałem Wild Sword, lecz niestety Soul Stealer się nie wpadł. No. Nie wpadł Soul Stealer i to jest trochę ten. Tutaj dźwignie, one wyłączają właśnie to, że ten fertilizer nie tworzy i nie działa po prostu. Co jest przydatne, jeżeli chcę zaoszczędzić. Ja mam teraz, wiecie ile mam drzewa? Ponad 7000. Więc to już mi nie jest potrzebne. Na razie. Teraz otworzymy ten zawór. Znaczy... pociągniemy za dźwignię i uciekamy. Może ja bym to jakoś ładnie otoczył, że tu jest A, tu jest B. Tu nie wolno chodzić. Tak jakby slash jest zły. Czemu tu jest tak? Ale trochę krzywo. Ale niech będzie. Obsydian. Wiecie, ja teraz będę starał się, żeby to ładnie wszystko wyglądało. Nie starczy mi. Super. No i... tak, jak pewnie znacie mnie, teraz to zostawię tak, jak jest. Później to zrobię tak, jak trzeba. Hop. Uciekamy. Nie stoimy przy tym. Działa chociaż? Jeszcze energia. Tu jest redstone pipe. Czekajcie. Hop. I sludge boiler będzie tworzył takie rzeczy jak klej,
Zresztą za chwilę zobaczycie sami, jakie to rzeczy będą. Chociaż nie zdążycie zobaczyć, ale. Teraz gdzie to jest? Red. Mamy redstone conduit pipe. No i wykopiemy dziurę, podłączymy to i. Ale to ładnie wygląda. I zrobimy tak jak tutaj. Będzie działać. Tylko gdzie jest dziura? Tam jest kabel. Załóżmy, że tam jest kabel. Nie starczy mi tego. Oh, fuck. Sześć mam, cholera. 3, 2, starczy! W sam raz! Wow! Patrzcie na to szczęście. Raz i dwa. Gotowe! Tak więc teraz to działa. I już działa trucizna. Widzicie? Nie wolno przy tym stać. Ale ja chcę stanąć. Patrzcie. O, pokażę wam, jakie to przedmioty daje. Fuck, creeper. Nie mam czasu, żeby z wami bawić. Przykro mi, mam jutro pociąg. Pa, daje to tak. Piasek. Losowo. Czemu to tu trafiło? Trafiało. What the fuck. Soul sand. Clay. Jeszcze tutaj może usprawnię. O. Quicksand, czyli ruchome piaski, jak miło. Jeszcze tylko to trochę tak, żeby to nie leciało na bok. O, teraz. Clay. Clay. To losowo idzie. Tutaj, o właśnie, to ile już odcinek trwa? Jeszcze trochę. Clay. Dirt jest zły. Ile to w ogóle? Patrzcie, slash idzie. Z produkcji drzewa będzie slash rósł. No jest git. Bardzo fajnie. Tu jest miejsce na upgrade'y, które. O, quicksand. Quicksand będzie można wykorzystać do pułapek, do grinderów. Tam będą się topić zombiaki, dziura będzie na dole i te będą spadać i będą lecieć. O, patrzcie, co jest. A to jest ta ziemia druga. Taka inna. Nie wiem, do czego to użyję. No, więcej, dużo kleju jest, to bardzo dobrze, bo kleju akurat potrzebujemy. No i to wszystko trafia do systemu mine tego Appointed Energetics. Chyba to tyle, jeżeli chodzi o to, co wypada z tego. Piasek, dirt, soul sand. To jest bardzo fajne. I zobaczmy, na ile kratek nie można podejść. Teraz jestem tu. Nic mi nie jest. To jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kratek. Szósta kratka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czwarta. Trzecia. O, trzy kratki. Tu już mogę stać. Tu już nie. Dobra, to jest git. A, ja mam pisk włączony. Okej. No, jeżeli na przykład nie chcę, ja chcę na przykład slash magazynować na coś innego, chociaż polecam tylko do tego używać. Nie wiem nawet, czy do czegoś innego się jeszcze da używać. No to możecie tu wyłączyć valve'a i wtedy no, nie będzie tego. Kurde, zaraz ginę. Dobra. Tak więc to będzie chyba na tyle. Wykorzystałem ten sludge, który mam tutaj. Zrobiłem dłuższy odcinek, ale nie mam czasu niestety. Jest godzina 20:37 teraz. Ja będę musiał się wyspać i jutro o 6:00 pociąg. Tak więc. Komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Pa, pa. A, jeszcze tylko mała taka sprawa. W następnym odcinku
Pewnie zajmiemy się Mistcraftem. Dobra. Pewnie tak. I zrobimy tam coś, ale nie wiem jeszcze co. To do zobaczenia, papa. Cześć. Na razie.